Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym chciałbym Was szczególnie przestrzec przed atakami, cyberatakami w internecie na nasze komputery. Te cyberataki najczęściej mają bardzo niewinną formę, na przykład takiego e-maila, jak tutaj widzicie w tym różowym prostokącie. Dostajemy na przykład e-maila o takiej treści i ta treść jest tak specjalnie skomponowana, żebyśmy uwierzyli w to, co tutaj pisze i kliknęli w link, który może przypominać na przykład jakąś stronę, która jest w jakiś sposób związana czy to z naszą firmą, czy to z naszą jakąś korporacją, fundacją, czy z czymś po prostu, co znamy, nazwą na przykład jakiejś firmy zabezpieczającej nasze komputery i tym podobne i tak dalej. Tutaj akurat ten link nie ma jakby wiele nic wspólnego, ale jest tak skomponowane, że użytkownik komputera może uwierzyć, że poczta, system, admin, to pewnie administrator danej sieci, danej komórki, działu komputerowego wysłał tutaj maila, no to ok, to klikniemy i zrealizujemy to, co chcą. Uważajcie na to, szczególnie jeżeli jesteście właścicielami firm, biur rachunkowych, różnego rodzaju instytucji, firm, dużych korporacji, udostępnijcie, przekażcie swoim pracownikom szczególne uwagi, aby nigdy nie klikali w żadne linki, które są wysyłane w e-mailach, że trzeba podać jakieś dane. Chyba że są to linki bardzo zaufane, sprawdzone, zweryfikowane, skonsultowane z własnym przełożonym, kierownikiem wydziału, działu, sekcji i tym podobne i tak dalej. Dlaczego? Bo lepiej stracić chwilę czasu na weryfikację, czy na pewno mam zrobić daną czynność, na przykład dzwoniąc, czy też tworząc jakąś telekonferencję, Skype, no cokolwiek sobie wymyślimy, niż kliknąć tutaj na przykład w link, jakiś pracownik kliknie, kliknę, będę miał z głowy i w tym momencie przekażę dane, które będą tam potrzebne, na przykład dane do logowania, login, hasło, e-mail, IP, może nawet i komputera i przez to cyberprzestępcy, dokładnie tak można to nazwać, przedostaną się do naszej sieci i zrobią, że tak powiem, porządek z plikami udostępnionymi na zasobach sieciowych, tak więc może być ogromny, ogromny problem dla firmy, dla po prostu dla użytkownika komputera na pewno też, ale najgorzej z danymi dla firmy. Wtedy prawdopodobnie będzie trzeba zapłacić naprawdę spore pieniądze, żeby odzyskać kontrolę nad plikami. Weźmy pod uwagę, że jeżeli są to komputery prywatne, to może być taka sytuacja, że mamy gdzieś na pulpicie, na komputerze zapisane jakieś pliki z loginami, hasłami do banku, gdziekolwiek, no różnie ludzie pracują. No i w takim wypadku, jeżeli ktoś przedostanie się do naszego komputera, może skopiować całą zawartość komputera, pliki z najczęściej używanych lokalizacji, a w tym momencie do szantażu, czy do różnego rodzaju działań, kradzieży pieniędzy z naszych kont, przelewów i tym podobne, problemu wielkiego nie będzie, czy też dostępu i zmiany hasła w naszych różnych kontach internetowych, społecznościowych, Facebooka, Google i tym podobne i tak dalej. Tak więc szczególnie uważajcie, żeby nie zapisywać na komputerze takich wrażliwych danych. To jest bardzo ważna rzecz. W cyber tak naprawdę świecie, czyli w tym całym internetowym świecie, gdzie komputer jest częścią całego tego świata, nie komputer jest problemem. Najczęściej problemem jest człowiek jako najsłabsze ogniwo, które ulega na przykład takim e-mailom. Zwróćcie szczególną uwagę w e-mailach, które na przykład wyglądają jak tutaj, czy ten link to jest jakiś sensowny, jak wygląda na przykład link, który używamy najczęściej w naszej firmie. Druga sprawa, czy konto, z jakiego przyszedł taki e-mail, to jest zweryfikowane, jest takie samo, na przykład info@firma.pl, czy cokolwiek tam, po prostu z tego, z czego korzystamy, czy nie ma czegoś takiego, na przykład, że info@firma.pl, małpa i dopiero dalej coś jest, na przykład site.me, czy cokolwiek dziwnego, to już jest podejrzenie. Czytajcie też treści. Jeżeli ktoś z Waszych znajomych, pracowników, przyjaciół wysyła Wam e-mail, to wysyła Wam e-mail zwykle dobrze przetłumaczony, no wie, co pisze. A tutaj już z samej treści wynika, że coś jest nie tak. Z Twojej skrzynki pocztowej dostrzegamy, no już powinno być coś innego, inaczej to sprefabrykowane, że tak powiem, uformowane to zdanie, a tu jest widać, że takie prefabrykowanie tekstu na różne języki, więc prawdopodobnie taki komunikat
Maile tego typu trafiają do setek tysięcy, jak nie do milionów użytkowników różnych firm, różnych po prostu użytkowników na całym świecie, przetłumaczone na wiele języków. I zawsze jest jakiś promil ludzi, którzy przeczytają, a okej, to pewnie mój informatyk albo mój znajomy, albo cokolwiek, to kliknę, klikają, potem udostępniają tam dalej, a nagle się okazuje, że jest ogromny problem. Zaszyfrowane wszystkie pliki na komputerze, albo na przykład usunięte pliki, albo jakieś są inne problemy. Są naprawdę spore, spore problemy. Tak więc tym filmem chciałbym Was wszystkich teraz uczulić, żebyście przekazali informacje wszystkim swoim kolegom, wszystkim swoim współpracownikom, znajomym, aby bardzo, ale to bardzo uważali na każdy e-mail, jaki przychodzi do nich. Czytać można. Ale jeżeli będzie sytuacja, że trzeba coś kliknąć, to już czerwona lampa ma się zaświecić w Waszych głowach. Jeżeli będzie pobierz jakiś plik, też czerwona lampa. Dokładnie się zastanawiamy, czy ten plik pobrać. Jeżeli będzie w treści wiadomości pobierz plik i uruchom, na przykład plik Excela, Worda, czy jakikolwiek inny, Exe, Zip i tym podobne, to są pliki, które najczęściej mają w sobie już wirusa. Wirusa powodującego, no wirusa oczywiście kod oprogramowania, programu, który spowoduje, że na przykład zaszyfruje Wam wszystkie pliki w Waszych głównych katalogach na dysku i być może dyskach udostępnionych. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w jakiejś firmie i macie udostępniony zasób, w którym możecie pobierać, zapisywać, modyfikować pliki. I ten program, to coś, co po prostu uruchomicie, może zaszyfrować wszystko w całej Waszej firmie i będzie ogromny, ogromny problem. Tak więc pamiętajcie nie tylko o tym, żeby uważać na e-maile, ale pamiętajcie też we wszystkich swoich firmach, jakich jesteście, w swoich komputerach prywatnych, aby robić backupy. Backupy, czyli kopie zapasowe tego, co macie na komputerze. Oczywiście, jeżeli ktoś Wam skradnie dane, no to je skradnie, ale może je zaszyfrować i wtedy już nie będziecie mogli przywrócić tych danych, a być może będą dla Was mega ważne. W związku z czym róbcie kopie zapasowe swoich danych na dyskach zewnętrznych odłączonych od komputera, fizycznie odłączonych od gniazda, na przykład USB w komputerze, czy też nie podłączonych do sieci. Chodzi o to, żeby cyberprzestępcy, którzy znają wszelkie możliwości, w jaki sposób dostać się do komputerów, żeby nie mieli tej fizycznej możliwości. Jeżeli nie używacie sieci Wi-Fi, a używacie tylko sieci kablowej, wyłączcie komunikację Wi-Fi w swoich routerach, w mieszkaniach, w domach. To jest też bardzo istotna uwaga o różne domy, mieszkania czy też firmy, żeby nie udostępniać możliwości dotarcia do Waszych komputerów przez różne formy komunikacji z internetu. Tak więc jeszcze raz ostrzegam, uważaj. Nigdy też dodatkowa jeszcze uwaga, ostatnio był taki film Siła Perswazji, nie wiem czy oglądaliście, nigdy, ale to nigdy przez telefon nie udostępniamy żadnych haseł, loginów i tak dalej, jeżeli ktoś Was o to poprosi, tak samo pinów. To wszystko jest naszą, że tak powiem, informacją tajną. Takich rzeczy nie przekazujemy. Jeżeli ktoś Was o coś prosi, no na przykład Pani Krysiu, dzień dobry, dzwonię z działu informatycznego, potrzebuję login na przykład do tamtego i tamtego komputera i hasło, żeby się szybko zalogować i sprawdzić, bo są jakieś wirusy. Nie można temu wierzyć. Oczywiście może to być prawda, ale musimy najpierw zweryfikować, czy ten ktoś, kto do nas dzwoni, to na pewno jest ten ktoś. Na przykład przerywając rozmowę, dzwoniąc do kierownika tego pracownika i pytając, czy rzeczywiście takie działanie jest potrzebne i czy rzeczywiście ten pracownik dzwoni, bo może się okazać, że wcale nikt nie dzwoni z Waszej firmy, tylko dzwoni ktoś z zewnątrz, były pracownik albo ktoś po prostu z zewnątrz, który zna jakąś tam strukturę, stosując socjotechnikę i różne metody, będzie chciał wyłudzić różne dane, że tak powiem, podchodząc Was jako takim miłym podejściem, czy też nawet takim niby, że jest z policji, czy skądkolwiek, a wcale nie jest, a ja siedzi na przykład gdzieś na jakiejś wyspie na świecie, nie w Polsce i może właśnie próbować przejąć Wasze dane. Tak więc krótko, na zakończenie, bardzo Was przepraszam, że zajmuję Wam czas, ale uważajcie na to cholernie, przestrzegajcie znajomych i nie klikamy w żadne linki, nie pobieramy żadnych podejrzanych załączników. Jeżeli mamy podejrzenie co do jakiegoś załącznika, bierzemy telefon w dłoń i dzwonimy do tego kogoś, czy on nam to wysłał, czy na pewno jest to bezpieczne i sprawdzone przez antywirus, czy nie ma tam jakichś problemów z tym plikiem. Dzięki temu stracimy może pół minuty na potwierdzenie, ale nie będziemy mieli niebezpieczeństwa w komputerze. Tak więc szczególnie uważajmy. Pamiętajcie, żeby na komputerze mieć antywirusa,
program antywirusowy, który będzie skanował Wasz komputer przed wirusami, ale gdy powstają tego typu właśnie działania, jak tutaj widzicie, żaden system Was nie zabezpieczy oprócz własnej głowy i własnego myślenia. Sporo osób wyłącza myślenie, wchodząc do pracy, myśląc, że ktoś za nich myśli na zasadzie takiej bezpieczeństwa, a informatyków mamy, to na pewno jest wszystko bezpieczne. Nie. Oni dbają o utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwo danych, ale jeżeli Wy sami poprzez takiego maila, jeżeli dostaniecie, klikniecie gdzieś, podacie swoje dane logowania i ktoś się dostanie z Waszymi poświadczeniami do komputera, do sieci firmy czy cokolwiek, to może tak zamieszać, że tylko i wyłącznie Wy będziecie odpowiedzialni za wszelkie skutki, problemy. Tak więc uważajcie na to szczególnie, potwierdzamy wszystko telefonicznie, jeżeli coś budzi nasze podejrzenia. Jeżeli zauważymy w firmach, osobach prywatnych, gdziekolwiek jesteście, tego typu maile, od razu, nie otwierając linków, nie przechodząc nigdzie, poinformujmy służby informatyczne, że taka sytuacja ma miejsce, na adres swojego e-maila, czy też poinformujmy swoich znajomych, czy być może macie jakiegoś informatyka zaufanego, że takie coś jest. On ostrzeże innych, czy taki dział ostrzeże innych, przestrzeże, że taka sytuacja ma miejsce. Tak więc uważamy, uważamy, jeszcze raz uważamy na swoje komputery, na swoje dane i wykonujemy backupy, czyli kopie zapasowe swoich danych na zewnętrznych dyskach odłączonych od komputera. Pamiętajcie, komputer to jest Wasz przyjaciel, ale z drugiej strony może Wam całe życie wywrócić do góry nogami. Tak więc jeszcze raz uważajcie, aha, przy żadnych monitorach, klawiaturach, myszkach i tak dalej w pracy nigdy nie zostawiamy kartek z loginami, hasłami, z czymkolwiek innym. To jest też taka dosyć cenna uwaga dla Was. Przejrzyjcie sobie własne komputery, czy na pulpitach, gdziekolwiek nie macie żadnych zapisanych plików z loginami, hasłami i tym podobne w jednym miejscu. Bo jeżeli ktoś uzyska do tego dostęp, no to już jest katastrofa. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o różne pendrive, dyski, jeżeli jacyś ludzie podejrzani z jakichś służb informatycznych czy cokolwiek chcą wsadzać do Waszych gniazd USB czy też innych w komputerze jakieś pendrive'y, uważajcie na to, nie zezwalajcie na to bez weryfikacji z kierownikiem danego działu, czy ma prawo to zrobić. O co chodzi? W takich pendrive'ach może być sytuacja taka, że wystarczy, że wsadzi ten pendrive do Waszego komputera, a ten pendrive zacznie pobierać wszystkie Wasze dane na komputerze. I ten ktoś weźmie sobie tego pendrive'a, odjedzie i nagle się okazuje, że ma wszystkie dane i może nimi zarządzać, może Was szantażować, mogą wyciec, mogą tam być jakieś prywatne Wasze dane, zdjęcia, filmy i tym podobne. Tak więc uważajcie, co robicie z komputerem. Jeżeli użytkujecie komputer, jesteście za niego odpowiedzialni i macie myśleć od pierwszej minuty jego użytkowania do ostatniej, do wylogowania się. Gdy odchodzicie od komputera, zawsze klikacie start, wyloguj. Nigdy nie zostawiamy komputera zalogowanego, bo licho nie śpi. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam i uważajcie na swoje komputery. Przekażcie te informacje, moje takie ostrzeżenia swoim babciom, dziadkom, rodzicom, którzy korzystają z komputerów. Oni są najbardziej podatni na takie właśnie e-maile. Młodzi zwykle rozumieją, a jakaś lipa, co to za w ogóle domena, fajna ściema i tak dalej, ale ci starsi, oni są, że tak powiem, no, inaczej podchodzą do świata. Przeczytają, zaufają, wykonają i problem jest. Tak samo jeżeli chodzi o różne e-maile z załącznikami, gdzie klikamy i nagle cały dysk zaszyfrowany. Takich sytuacji jest naprawdę sporo, gdzie potem ludzie zastanawiają się, co zrobić, płacą jakieś przelewy ogromne w tysiącach złotych, w setkach złotych, no i raz na jakiś czas się uda odblokować te pliki, a raz nie, no i jest spory problem. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, zachęcam Was do subskrypcji kanału Forum Wiedzy.pl na YouTubie. Postaram się Was informować zawsze o jakichś niebezpiecznych sytuacjach. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.